żeby nie brać od nich pieniędzy, między innymi, że chodząc do szkoły. W tajemnicy mówiłam jej, że się później kończy szkoła, ona nigdy nie miała siły ani czasu, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie. Ja chodziłam do fabryczki małej trykotarskiej. I ja miałam wtedy 9 lat. I siedziałam, powiedzmy, przez jakąś godzinę, czy ileś tak. I tylko trzeba było nawlekać na igłę oczka, bo maszyna nie wykańczała, to trzeba było ręcznie wykańczać. To za to takie dziecko może absolutnie robić już taką robotę zupełnie dobrze. Bardzo szybko to robiłam, łapałam te oczka i tym zarabiałam parę groszy. Zarabiałam też między innymi, bo też było przed wojną bardzo popularne, łapać oczka w pończochach, podnosić oczka. Fantastycznie to robiłam. To też zarabiałam. I tak dalej. Jakiś czas robiłam manikur. Kaleczyła mnie niemiłosiernie tych ludzi, którzy się poddawali tej operacji. I pamiętam też cenę. 50 groszy dostawałam za manikur. Więc to mi pomagało w kupowaniu. I kiedyś mama zapytała, nawet ktoś powiedział, jak ty to robisz? Ty nigdy mnie nie mówisz, nie potrzebujesz pieniędzy na zeszyty, na książki. Nie potrzebuję. Koleżanki mi dają swoje stare książki. Nie potrzebuję. Voilà. Od najmłodszych lat budziła się potrzeba pomagania jej, więc zarobienia na życie. A jednocześnie miałam kolosalne jakieś ciągoty, skąd one się wzięły, nie wiem, bo to mi opowiadano. Ja o sobie bardzo mało wiem z dzieciństwa, ale to mi mama czy siostry opowiadały, że jeszcze jak miałam 5 lat, w domu mówiło się dość często po rosyjsku, bo moje siostry kończyły gimnazjum rosyjskie i to zostało, mówiły po rosyjsku. Więc jak mnie się pytali, ja byłam mała i chorobliwie wstydliwa, ale zupełnie niesamowicie. Ciągle opuszczono oczy, ciągle ja siedziałam zawsze pod stołem, ja nie miałam odwagi. Ludzie przyszli, to wiadomo było, gdzie jest Wiera, Wiera jest pod stołem. Ale tam ja wszystko umiałam spostrzec, ja wszystko umiałam zarejestrować, co ludzie mówią, a potem jak wychodzili, to ja ich imitowałam. Więc ja byłam błaznem w domu, bardzo wesoła, ale chorobliwie wstydliwa. Więc jak mi się pytali, Wiera, no co ty chcesz być? Ja mówiła, artystka. Ja zawsze chciałam być artystka. I mama odpowiadała, ale tuś Bosno, jak ty możesz być artystka? Przecież ty się wstydzisz. Ja mówię, że ja wyjdę na podwórku i na śmietniku będę. Bo na podwórku były śmietniki też, drewniane, duże śmietniki. Ja na śmietniku będę występować. I ta artystka za mną szło. Może potem były jakieś inne przyczyny, które mnie ciągnęły do tego zawodu, ale fakt jest, może dlatego, że ja miałam powodzenie jako ta imitatorka, czy w szkole miałam powodzenie jako śpiewająca w chórze. Śpiewałam dobrze, miałam ładny głos, czysto śpiewałam. Więc to wszystko razem się jakoś gdzieś tam kumulowało. No i nie pamiętam, ile miałam lat, kiedy w domu było naprawdę bardzo źle, ciężko. W jednym pokoju te cztery kobiety w strasznych warunkach i tam mama, która sobie nie dawała zupełnie rady. I ja gdzieś musiałam się dowiedzieć, nie wiem jak to było, że można występować w kabarecie. W życiu nie wiedziałam, jak to wygląda i tak dalej. Ale poszłam. A może to się nie tak zaczęło? Może to się zaczęło, że mnie zaprotegowano do Ireny Prusickiej, żeby jej robić manikur za te 50 groszy. Może to tak było, nie pamiętam, jak się zaczęło. Fakt jest, że poznałam Irenę Prusicką i zaczęłam marzyć, żeby uczyć się tańca. Musiałam jej jakoś to powiedzieć, mimo wielkiego wstydu. I Irena, która była nie dużo starsza chyba ode mnie, nie wiem, zawsze ona była tą kobietą, ja byłam ta mała dziewczyna. Ale przypuszczalnie nie ma dużej różnicy wieku między nami. Irena mi powiedziała, że ja, może ona mnie weźmie na uczennicę, żebym przychodziła na lekcję, że to mnie nie będzie nic kosztować. No więc ja się odrabiałam to manikurami. Nie brałam pieniędzy za manikur, kalecząc jej palce niemiłosiernie, ale mogłam chodzić do szkoły tańca i uczyć się. To mi kolosalnie w życiu dało dużo. Fantastyczną jest rzeczą. Wszyscy rodzice powinni uczyć dzieci swoje
tańca. Nie zawodowo, żeby to było, ale to daje dużo rzeczy w sposobie trzymania się, bycia i tak dalej. I ja się kiedy musiałam znów, no nie pamiętam, czy tak było, czy inaczej, musiałam kiedyś powiedzieć coś Irenie Prusickiej o tym, czy ona się dowiedziała innym sposobem. Fakt jest, że ona ze mną poszła do największego w Polsce, w Warszawie wtedy kabaretu, najbardziej popularnego, najbardziej eleganckiego, nazywał się Adria, na Moniuszki. Ja już to trochę umiałam tańczyć, ona już mnie nauczyła i poszła mnie przedstawić dyrektorowi tego lokalu, nazywał się Moszkowicz. Nosiłam tylko małe slipki, małe biustonosz, które nie było na co włożyć, właściwie niepotrzebnie, była chuda i bardzo jeszcze nie kobieca. I coś tam tańczyłam przed nim, to czego ona mnie nauczyła. To po południu się odbywały te takie audycje przed panem Moszkowiczem, bez ludzi, bez oczywiście bez publiczności. Powiedział tak, nieźle, i no to żebym ja się ubrała. Ja szłam do garderoby, tego też w życiu nie zapomnę, to był mój pierwszy wstrząs kontaktu z dorosłymi ludźmi. Szłam do jakiegoś takiego miejsca, gdzie zostawiłam moje ubranie i po drodze on szedł koło mnie i powiedział mi, żebym przyszła do niego na górę, podał dzień jutro, czy następnego dnia, czy po dwóch dniach. Ja się zdziwiłam, powiedział, że on mieszka na ostatnim piętrze, w tym samym domu. Ja się pytam, po co? To on mi mówi, że on chce zobaczyć, jak ja jestem zbudowana. Przecież pan już widział, ja byłam naga. Nie, trzeba jeszcze więcej zobaczyć. Ja wybuchłam strasznym płaczem, powiedziałam do Prusickiej, która czekała na mnie, która nie wiedziała, bo ona myślała, że Moszkowicz wyszedł, i powiedziałam jej, co zrobić. No, ona zrozumiała, bo ona już była doświadczona życiowo, ona zrozumiała, ja beczałam niesamowicie. Do tego spotkania nie doszło i kontraktu oczywiście też nie. Wtedy, ale ona się dowiedziała, że w Paradzisie jest właściciel z żoną, z dziećmi, więc tutaj przypuszczała, że tego niebezpieczeństwa nie ma. I ona znalazła pośrednictwo jakieś, że do właściciela tego paradisu Waxmachera zadzwonili i powiedzieli, że ona przyjdzie ze mną i prosili, żeby on, prawda, mnie zobaczył, żeby przesłuchał. Nie przesłuchał, bo jeszcze nie śpiewałam, tańczyłam. I rzeczywiście to się tak odbyło. Ja poszłam kiedyś znów po południu na taką audycję i zostałam zaangażowana. Z tym, że żona jego zajęła się moją garderobą, bo ja nic nie miałam, ja byłam w skrajnej nędzy, z rodziny, z domu. Ona się zajęła moją garderobą, potem był tam, oni mieli tancerza, który ustawiał tańce dla takich angażowanych, bez zawodu jeszcze tancerek, ustawiał tańce, nauczył mnie jakichś paru tańców i voilà. Zaczęłam występować w Paradisie jako tancerka i nie było żadnych tego typu problemów. One dopiero później przyszły. Wtedy ich nie było. No to bardzo krótko trwało, parę miesięcy, jakieś 2-3 miesiące maksimum, bo dyrektor orkiestry Front, to była taka orkiestra Front i Ferszko, którzy notabene później dla mnie komponowali piosenki, Ferszko szczególnie, pianista, Front z jakimiś kolegami zaproponował, żeby pojechać z nimi na wycieczkę, na jakiś spacer po pracy. Ja się znów zlękłam okropnie, ale rzeczywiście mama, która przychodziła na ogół prawie codziennie ze mną do kabaretu i czekała, żeby mnie odebrać, albo siostra któraś, tego dnia jej nie było, ale mama, widząc Fronta, który robił dobre wrażenie, powiedziała mu kiedyś, do pana mam zaufanie i pana bardzo proszę, żeby pan wziął pod opiekę, bo to dziecko jest naprawdę i ona sobie, sama się nie będzie umiała obronić. A
Zapewniał, że absolutnie nic mi nie grozi. Mama była też z tych naiwnych, to nie był dzisiejszy typ kobiety. No więc Freud wtedy użył argumentu, przecież twoja mama mi powiedziała, że ja się mogę tobą opiekować, więc nie masz czego się bać. I rzeczywiście pojechaliśmy. Koleżanka była taka tancerka urocza, którą bardzo lubiłam. Występowała wtedy w Paradzisie Kleszczówna. Freud i jeszcze jakiś dwóch panów, bodajże, już nie pamiętam. Wilanowa. Ja w życiu nie byłam w Wilanowie. Idziemy, żeby zjeść śniadanie. No dobrze, zjemy śniadanie. Nie zdawałam sobie sprawy. Fakt jest, że panowie tam się schyleli absolutnie. Ja zaczęłam strasznie wyć i płakać, że ja chcę do domu, do mamy. Oni wzięli między innymi, oni się tak zapili, albo jeszcze przedtem byli pijani, że spili razem ze sobą szofera taksówki, którą przyjechaliśmy, bo on czekał na nas, więc żeby mu się nie nudziło, to spili go zupełnie. I bo ja wyłam tak okropnie, że mi się sprzykrzyło to wszystko. Później wracamy do domu. Czy Kleszczówna piła, czy nie, nie pamiętam. Chyba nie, to była urocza dziewczyna. Przypuszczam, że żyje. No, była mniej więcej w moim wieku. I w drodze powrotnej na rogu Książęcy i Placu Trzech Krzyży, jadąc od strony Wilanowa, to pamiętam doskonale ten róg, tramwaj wjeżdżał w Plac Trzech Krzyży z Książęcy, która schodziła w dół, więc on wjechał pod górę. I on od razu skręcał w stronę Alei Ujazdowskiej. A myśmy przyjechali od strony Alei Ujazdowskich i szofer był absolutnie pijany, to było nad ranem, nie zauważył, nie zahamował, nie wiem jak to było, wjechał całym pędem w ten tramwaj. I my wszyscy skończyliśmy w szpitalu, ale już zabrani przez karetkę pogotowia, nieprzytomni i tak dalej. Ten moment mi brakuje, bo ja straciłam przytomność, jak wszyscy. Freud miał złamane żebra, Kleszczówna miała. A, była jeszcze jedna dziewczyna, tancerka.